Hej, pewnie się zastanawiacie, co z naszym noclegiem, bo wczoraj niestety nikt z Couchsurfingu się do nas nie odezwał, to znaczy, no, w sensie odezwał się, ale odrzucili nasze requesty, więc zostaliśmy jakby sami sobą. No, oczywiście była opcja, żeby iść do jakiegoś hostelu czy coś, ale stwierdziliśmy, że były dość drogie ceny, bo tak zaczynały się od 15 euro, a i tak siedzieliśmy, czekaliśmy do 10 godziny, że może się ktoś odezwie. I w końcu stwierdziliśmy, że już nie będziemy łazić, bo trzeba by przejść parę kilometrów i zrobiłoby się późno, jeszcze później. No i słuchajcie, znaleźliśmy tutaj, tu jest w ogóle Dunaj. Jesteśmy nad samym brzegiem Dunaju. Tam po drugiej stronie widzicie zamek, a myśmy znaleźli tutaj taki plac zabaw. Obok jest taka siłownia na zewnątrz, coś w tym stylu. I po prostu położyliśmy się tutaj pod spodem takiej zjeżdżalni. I spało się nie najgorzej. Jedyny problem to były w sumie tylko i wyłącznie komary, nie? Tak. Na początku przez parę godzin w ogóle nie spałam, tylko tak trochę drzemałam, ale co parę sekund trzeba było odganiać komara. No. To później się chyba uspokoiło. Tak. Nie było zimno, było spoko. A w ogóle tu obok jest taki, tu jest kościół, a tam jest taki parking. I na tym parkingu stoją kampery. Ale to jest, nie jest to kemping, tylko po prostu taki jakby parking, gdzie ludzie sobie przyjeżdżają kamperami i mieszkają, czy tam śpią parę dni za darmo. Także tutaj nikt nas nie przeganiał. Jeszcze jakiś na takim hamaku, huśtawce, nie wiem jak to nazwać, jakiś chłopak tu obok spał. Więc generalnie jest to chyba taki... Jeszcze śpi, ale teraz usiadnie. Tak. Więc jest to chyba takie miejsce, że jest przyzwolenie na jakieś takie noclegi. No, no i cóż. Tu niedaleko nawet są toalety. Tak. Mam nadzieję, że są otwarte, że nie zamknęli jak knajpę zamknęli. Mamy jedzonko, także zaraz sobie tutaj siędziemy w słoneczku na ławeczce, zjemy i pójdziemy na miasto. Spacerujemy sobie uliczkami Starego Miasta i powiem, że całkiem fajne. Tak. I jest spokojnie, bo tu jest pierwsza strefa, więc można sobie spokojnie chodzić bez hałasu. Bardzo fajnie wygląda. Tam za nami była katedra świętego Marcina, tak? Czy Marka? Tak, Marcina. Marcina. A gdzieś z tamtej strony zamek. Spróbujemy tam jakoś przejść. Tutaj zamek w Bratysławie. Bardzo ładnie się prezentuje. Ale chyba jeszcze się wchodzi gdzieś tam, więc tak. Pójdziemy tam dalej, zobaczymy. Wysoko się wspinęliśmy. No, musieliśmy nawet zrobić przerwę odpoczynkową. No, rano myślałam, że jestem wyspana, ale jednak chyba nie do końca. Trochę mało energii dzisiaj mam. Fajny widok stąd mamy. Miasto jest bardzo ładnie położone na ten najem. Tam z tej strony już są wzgórze. Dużo lasów. A tam dostaliśmy. No a tu jest zamek. Jedna z najbardziej znanych, tradycyjnych, słowackich potraw? Mhm. Tak. To są haluszki z bryndzą i z boczkiem. Albo z boczkiem, tak. Czyli to co? To jest bardzo smaczne. Czyli kruseczki, tak? Kruseczki takie ziemniaczane. Mhm. No, wygląda fajnie. Bardzo smaczne, bardzo syte. Smakuje ci? Tak. Ja już jadłam kiedyś wcześniej, więc koniecznie chciałam je teraz też zjeść, bo bardzo ją lubię.
powiem wam, że Bratysława bardzo fajne miasto. Takie spokojne, ciche, nie ma jakiegoś pośpiechu, tłoku. Tak. Bardzo się fajnie chodzi. Naprawdę. Mhm. Trendzie smakowały haluszki. Ja nie byłem głodny, po prostu nie brałem porcji, ale strzeliliśmy sobie jeszcze przed chwilą lody. No. Bardzo dobre również. A teraz idziemy na dworzec kolejowy, bo co w zasadzie? Bo tam spotkamy się z naszą, podejrzewam, jedyną słuchaczką i myślę, że też jedyna osoba ze Słowacji, która nas śledzi, przynajmniej o której wiemy. Z Adelą, może czytacie jej komentarze. Bo nie widzi. Tak. I ona nie mieszka tutaj, tylko pół godziny pociągiem stąd i bardzo chciały się z nami spotkać, więc umówiliśmy. Więc tak sobie ułożyliśmy dzień, żeby właśnie teraz jest już koło godziny 15, no już 20 po trzeciej, żeby sobie tam dojść na dworzec, bo ją ktoś musi przywieźć, potem ją chyba będziemy musieli też odprowadzić na dworzec i sobie wrócić do domu. No więc taki plan. Idziemy. No więc tu obok mnie siedzi Adela, o której mówiłam, która nas słucha. Jak to jest? Dobrze to robimy? Wszystko słychać? To znaczy słychać jak najbardziej, z tym, że czasami jak jest tylko i wyłącznie muzyka, to by się przydało powiedzieć, co tam się jakby dzieje w tle. Ale to jest jakby jedyny minus, który wam, że tak powiem, mogę zarzucić, a reszta to... Możesz sobie mniej więcej wyobrazić, co się dzieje i jak, znaczy, gdzie jesteśmy. Jeżeli jest tak, że przed muzyką ktoś powie, idzie dziać się to i to, albo to i to będziemy robić, to mniej więcej już wiem, o co chodzi, także tam nie ma problemu. Ale czasami w tych wideach podróżniczych jest tak, że zaczyna lecieć muzyka i w ogóle nie mam pojęcia, o co chodzi, ale słucham tego chętnie. Adela też uprawia specyficzną podróż i opowiedz o swoim hobby. Co jest twoim hobby największym? Znaczy moim hobby są karuzele, jeżdżenie na nich i w ogóle interesowanie się nimi ze wszystkich możliwych stron, od produkcji, przez to, która rodzina co ma i nie ma i która co kupiła lub sprzedała. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o rodziny holenderskie, to mam tego typu przegląd, dlatego że w Holandii jest w ogóle forum, ogromne forum fanów karuzel, a też ludzi, którzy są ich właścicielami. I tam oni po prostu czasami piszą, sprzedaliśmy to i to i zamiast tego kupiliśmy to i to, więc jakby mam przegląd. Wymieniają się tymi. Tak, i jak nie oni, to fani po prostu zdradzą. Więc to jest jakby fajne, u nas na Słowacji czegoś takiego nie ma. W Holandii jest nawet tak, że czy umawiają, że tam na jakimś jarmarku spotkają się, jest ich, nie wiem, 40, 50, 60. I na przykład każdy na to spotkanie przynosi 2 euro i potem ten, kto organizuje to spotkanie, umawia gdzieś tam z właścicielami jakąś fajną jazdę, powiedzmy tańszą, dla całej grupy czy coś. Aha. Więc to jest fajne, u nas tego nie ma niestety. A gdzie byłaś? Między innymi w Polsce, między innymi w Holandii? Jeździłam... Tak, jeżdżę na Słowacji, jeżdżę na karuzelę do Czech, byłam w Polsce, dwa razy w wesołym miasteczku Energylandia, raz byłam w wesołym miasteczku chorzowskim, teraz się nazywa Legendia, byłam w Budapeszcie, jak jeszcze istniało wesołe miasteczko Vidampark, to tam byłam, to już nie działa chyba 6 lat albo 7, zamknęli go, byłam też w Wiedniu, wesołe miasteczko Prater i byłam też, jeżdżę właśnie też co roku do Holandii na karuzele objazdowych miasteczek wesołych, bo te lubię jednak bardziej niż te stacjonarne i po prostu, gdzie jeszcze nie byłam, to są Niemcy, tylko Niemcy mają taki problem właśnie, że to jest strasznie duże państwo i tam jakby nie da się spotkać wielu dobrych karuzel na jednym miejscu. Da się spotkać 2 albo 3, ale nie ma tak super jak w holenderskim Tilburg, że po prostu przyjeżdża się tam i tam wszystkie najlepsze karuzele się po prostu zgarniają. Można cały dzień szaleć? Można, tak. Cały dzień i cały wieczór często. A pojechałobyś z nami na rowerze? Z tyłu? Jakbyśmy mieli tandemy? Znaczy ja i rowery nie bardzo. Znaczy są tandemy, jasne.
ale raczej to nie jest to, co mnie przyciąga. To nie tego typu adrenalina. Ode mnie, słuchaj, wielkie gratulacje w ogóle za świetną mowę po polsku. Tak. Bo Polką nie jesteś, tak? Nie, Polką nie jestem. Polskiego się tylko uczę. Uczę się go 19-20 lat, co szkoło tego już będzie. I język polski zaczęłam się uczyć przez słuchanie muzyki disco polo przede wszystkim. Oh. Na tym się to zaczęło. Pozdrawiamy fanów disco polo! Tak, przede wszystkim zespół Topless. Topless to chyba nawet ja nie znam. Muszę ci się spodobać taka nazwa. I na ich tekstach, bo ich teksty są po prostu fajne. Ich teksty są od takich bardzo psychologicznych po takie bardzo, jakby to powiedzieć, perwersyjne. Okay. Więc można tam sobie coś wybrać. Także na tym to się wszystko zaczęło i wciągnęło mnie po prostu. Wciągnęło mnie. To jeszcze może na zakończenie powiedz nam coś po słowacku, żeby tutaj widzowie wiedzieli, że też po słowacku możesz mówić. Pozdrawiam wszystkich posłuchaczy tohoto kanała. Dúfam, że was bude čím ďalej tým viac, aby Maciek z Dorendą mohli zarabiať aj nejaké peniažky. V sumie povedám, že chciałabym, żeby słuchaczy było coraz więcej, czy pozdrawiam słuchaczy w ogóle tego kanału i chciałabym, żeby było coraz więcej, żebyście też mogli na tym troszeczkę zarobić. Dzięki. Dzięki. I w ogóle dzięki, że się udało z tobą spotkać, że była taka okazja, bo jakbyśmy nie przyjechali do Bratysławy, to pewnie byśmy się nie... To było raczej kiepsko. Znaczy ja pewnie kiedyś przyjadę do Krakowa, zobaczcie, jak będę chciała odlecieć do Holandii, to prawdopodobnie się uda. Wpadniesz do nas na bazę wtedy. Zresztą to by się udało już... Odbierzemy cię z lotniska. Miesiąc wcześniej, gdyby nie tego, że akurat byliście na Ukrainie. No. Bo wtedy planowałam właśnie wylecieć z Krakowa, ale nie miałam tam pomocy, więc zrezygnowałam. W końcu poleciałam z Katowic. A jak długo już jesteś jakby subskrybentem naszego kanału? Jak długo nas oglądasz? Niedługo. Myślę, że chyba z pół roku, coś koło tego. Ale jesteś tam w komentarzach dość aktywna, więc... No, staram się. I nie tylko w komentarzach, bo też przez WhatsApp, Messenger, nie? Coś też, takiego. Messenger. Na Messengerze tak. To jest do rendą, sobie piszemy... No, chciałam powiedzieć, że po holendersku, ale ten mój holenderski to jest taki. Tak, ćwiczymy. Ćwiczymy. No dobrze, dzięki. Za udział w naszym vlogu tym razem. Też dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy jeszcze. Się nie skończyło. Tak. Słuchajcie, jesteśmy na tej samej miejscówce co wczoraj. Rano o świcie wstaniemy, bo będziemy się zbierać na lotnisko. Widzicie tam taki most za mną. U góry jest jakby UFO, zresztą on się nazywa UFO. To tylko po drugiej stronie Dunaju jest dworzec i z niego odjeżdżają bezpośrednio autobusy co godzinę na lotnisko, także rano sobie wstaniemy i pojedziemy. Słuchajcie, tam jest koncert, więc będziemy jeszcze go chwilę słuchać. No i żegnam się z wami do jutra.